Co mam zrobić, żeby zasłużyć na Bożą Miłość? Jak przekonać Go, skoro ciągle grzeszę, skoro ciągle upadam, skoro ciągle mi nie wychodzi? Czy Bóg jest ze mnie zadowolony? Jak mogę zasłużyć na Jego zadowolenie ze mnie, na to, żeby mnie przyjął? Bardzo ciekawe, e, czytamy w katechizmie, w punkcie 2007. W znaczeniu. Ściśle prawnym, nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem Boga. Bardzo takie mocne słowa, aż zaskakuje, że w katechizmie. Oczywiście to jest pewien ujęty aspekt, tak jak czytam, bardzo tak ściśle prawnie. Ale gdzieś jest jakaś przestrzeń, e, którą moglibyśmy nazwać zasługą. W kolejnym punkcie katechizmu e, czytamy, że Bóg w sposób. Dobrowolny włącza nas w dzieło swojej łaski. Jest jakieś dzieło łaski, do którego Pan Bóg nas zaprasza. I to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie w jakiś sposób możemy wpływać też e, jakoś na nasze życie i na, na nasz los: że Jego działanie jest pierwsze, że On e, działa w nas przez poruszenia, przez łaskę, którą otrzymujemy. E, a nasza odpowiedź, nasze wolne działanie człowieka jest w jakimś sensie wtórne, jako współpraca. Więc zasługa, można by, można by ją ująć bardziej jako coś, co najpierw przypisujemy Bożej łasce, a dopiero potem nam, przez to, że w jakimś sensie z tą łaską współpracujemy, że na tą łaskę odpowiadamy. Dla dopełnienia tego usłyszeliśmy, przeczytaliśmy w drugim czytaniu dzisiejszym. Święty Paweł pisze, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. To znaczy, że Pan Bóg działa, zanim jeszcze my się nawrócimy, zanim jeszcze te nasze grzechy Jakoś sobie uporządkujemy, jeśli to w ogóle jest w pełni możliwe, że On pierwszy wychodzi z tą inicjatywą, że ta właśnie inicjatywa jest po jego stronie, że zasługiwanie na Bożą miłość, w takim razie, w tym kontekście, który, który jakoś usłyszeliśmy, nie ma sensu. Chrystus umarł za nas jeszcze zanim byliśmy grzesznikami. Czyli my teraz próbując jakoś poradzić sobie z naszymi grzechami, jakby już działamy trochę za późno, bo Jezus już za te grzechy umarł, już uprzedził te nasze starania i pokazał nam, że to nie, to nie jest tutaj najważniejsze, że On przekracza tą barierę grzechu, to co nas jakoś oddzielało od Boga, że przede wszystkim naszym zadaniem jest teraz przyjąć Jego miłość i łaskę, że od naszej odpowiedzi, a nie naszej zasługi zależy owocność naszej wiary. Bo zobaczmy, że to zasługiwanie, gdyś myślimy cały czas, że jakoś, czy Pan Bóg mnie kocha, czy co jeszcze mogę zrobić, ile ja mam grzechów, że to zasługiwanie w ten sposób blokuje nas tak naprawdę na przyjęcie miłości. Bo człowiek zatrzymuje się na grzechach, na grzechach, których nie może przezwyciężyć. Więc wpada w jakąś taką pułapkę kłamstwa zasługiwania. Żyje w jakimś błędnym poczuciu odrzucenia przez Boga. No bo skoro ciągle nie domagam, skoro ciągle grzeszę, a muszę zasługiwać na tą miłość Bożą, no to skoro nie przezwyciężyłem grzechów, no to w takim razie Bóg nie musi odrzucać. A tak naprawdę Bóg nikogo nie odrzuca. Wręcz odwrotnie, posyła apostołów, aby nas uwalniali od zła, aby nas leczyli. O tym czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Więc ta nasza przemiana to jego inicjatywa, to jego dzieło. Naszym zadaniem jest pozwolić jemu działać jakoś współpracować z jego łaską. I zobaczmy, że tą przestrzenią, tymi źródłami łaski dla nas w pierwszej kolejności są sakramenty. One nas jednają z Bogiem, choćby w sakramencie spowiedzi. One nas uzdrawiają. Sakrament Eucharystii jest przecież sakramentem też uzdrowienia. Udzielają łaski. To wszystko, co otrzymujemy z chrztem, z bierzmowaniem, że, że to, są te, to jest to, co właśnie nam daje. W ramach tej właśnie swojej miłości, w ramach tej odpowiedzi na nasze wątpliwości, Pan Bóg mówi: Zobacz, jak bardzo Cię obdarowuję. Więc naszą odpowiedzią jest miłość, a ta miłość polega na przyjmowaniu tych darów. Jeśli chcemy Panu Bogu okazać miłość, to zobaczmy, że jeśli ktoś nam na przykład przynosi prezent, to gdybyśmy ten, tego prezentu nie przyjęli, no Byłoby to jakoś bardzo niegrzeczne. Na pewno by ta, ta osoba jakoś, jakoś dotknęła tą osobę, która nam ten prezent daje. A przyjmując prezent, okazujemy jej miłość, kiedy umiemy się tym ucieszyć. I podobnie jest z sakramentami, z wszelkimi darami, łaską, którą Pan Bóg nam daje. W ten sposób okazuje nam łaskę, a my przyjmując tą łaskę, przyjmując te dary, odwzajemniamy tą miłość. Więc. Jak zapewnić Boga o swojej miłości do Niego? Przyjąć te dary, które nam daje, słuchać Jego poruszeń i iść za nimi? I zobaczyć, że Bóg jest też naszym lekarzem że On właśnie wyzwala nas od zła że to nie my sami musimy się uwolnić od grzechu, ale On przychodzi nam z pomocą że nas podtrzymuje w naszych słabościach. Dlatego niech ta Ewangelia da nam więcej ufności, więcej pragnienia tego wszystkiego, z czym Bóg do nas przychodzi. Niech ta Jego łaska nas przemienia, abyśmy wzrastali dzięki temu w miłości do Niego. Zostaw lajka lub komentarz. To wspiera naszą widoczność w internecie.